Adam Kominacz, Rostropowicz, Cafe Redbox, kolejny odcinek bezmikrofonowy. Miejmy nadzieję, że to już ostatni albo przedostatni, bo już ta nasza kamera się pomału w Poznaniu naprawia. No niestety znowu bez skrótów z meczów, no ale miejmy nadzieję, że to już, no tak mówię, ostatni albo co najwyżej przedostatni odcinek w takiej formie troszeczkę ubogej. No wszystkie wróble ćwierkają, że to faktycznie ostatni, no ale to no zobaczymy, bo pierwsze wersje naprawy są optymistyczne, także miejmy nadzieję, tak jak mówisz, że już w przyszłym tygodniu pojawi się i Bartek na Rapidzie, i nasz reporter i troszkę z wami porozmawia, coś tam będziecie się mogli wypowiedzieć, przekazać nam jakieś informacje okiem kamery, a i obejrzeć potem swoje mecze w jakimś tam skrócie w Cafe Redbox. Tak apelowaliśmy tydzień temu, tak zaapelujemy i tym razem o robienie zdjęć przez naszą panią fotograf drużynowych. Agnieszka jest raz, a nawet i dwa razy w tygodniu, przeważnie dwa razy w tygodniu na lidze. Także jak widzicie, że ona gdzieś tam się kręci między wami, zaproście ją, poproście, żeby zrobiła wam zdjęcie drużynowe, wrzucimy to następnego dnia od razu na stronę. No nie będziecie grzecznie, nie poprosicie, no to nie będziecie mieć zdjęcia drużynowego, no a chyba każdy taką pamiątkę chciałby mieć z każdego sezonu. No oczywiście, to nawet już niekoniecznie Agnieszki gdzieś trzeba szukać, wystarczy do nas przyjść i przekazać, że jest drużyna dzisiaj w komplecie, jest dobrze ubrana i chcą zdjęcie, nie ma problemu, my też jej to przekażemy. Także spokojnie, wszystko można załatwić, tylko trzeba przyjść powiedzieć, bo Agnieszka też nie będzie cały czas gdzieś tam chodzić po boiskach, zwłaszcza, że nie zawsze aura sprzyja. Także spokojnie. No na razie aura sprzyja, zobaczymy, no podobno powrót lata, także no będziemy gonić, chociaż w tym tygodniu tylko trzy dni rozgrywkowe. Trzy dni tylko i podobnie będzie w przyszłym, znowu nasza wspaniała kadra gra, także też musimy zrobić trochę pauzy. A jeśli chodzi o pogodę, patrzę tu za okno, no szkoda, że musimy tutaj siedzieć, to właśnie brak mikrofonu nie pozwala nam jechać gdzieś w plener, pokazać tym, którzy nasz program oglądają i w Poznaniu, i w Gdyni, ja wiem, że tacy są, kawałek Katowic. Mam nadzieję też, że za tydzień aura będzie sprzyjać i wyjedziemy gdzieś w plener. Na przykład do Gdańska albo do Poznania. Może kiedyś taki Cafe Redbox, już był jeden Cafe Redbox prosto z Poznania, może z innego miasta kiedyś również uda nam się zrobić. Natomiast wracając do tego, co u nas się dzieje, no to Ekstraliga i po tej takim remisie Węgorzy z Oriką Minową, co myśleliśmy, że to jest taka zadyszka. W poprzednim tygodniu Węgorze znowu wróciły na ten poziom taki, jakiego od nich chyba wszyscy oczekują. No i zdemolowali Kokociniec 8-4. Co prawda w pierwszej połowie było dobrze dla Kokocińca, bo jedynie 2-3, natomiast po zmianie stron no Węgorze pokazały wszystkie te atuty, które chyba każą myśleć o nich jako o drużynie medalowej. Przede wszystkim było tak, że Węgorze mieli skład i oprócz tego dość szeroką ławkę, a w Kokocińcu na ławce siedział jeden, czyli to już samo i logicznie ciśnie się na usta, póki tych ta piątka czy szóstka graczy Kokocińca miało siły, to dotrzymywali kroka młodzieży, bo tak trzeba powiedzieć, z Węgorzów, no w drugiej połowie już było gorzej. I to jest normalne, że z minuty na minutę zespół Górnika słabł i osłabł na tyle, że przegrał 8-4, całkiem zasłużenie i tak jak mówisz, Węgorze znowu pokazali kawał dobrej piłki i nie ujmując im oczywiście sukcesu, no tam takie troszkę usprawiedliwienie Górnika to słaba frekwencja. No ale Blady strzelił 3, no będzie o tego króla pewnie znowu walczył. Euro Prestige The Matrix, wygrana wreszcie Euro Prestige, wreszcie, gdyż pierwsze dwa mecze to porażka i remis, tym razem 9-6, Sebastian Golda, 4 bramki. No wygrali 9-6, ale The Matrix pokazał, no już nie było tutaj tej niespodzianki, której wróżymy The Matrixowi, kilka niespodzianek na sezon. Natomiast masz 15 strzelonych bramek, różnie się ten mecz mógł ułożyć. Znaczy początek meczu chyba zadecydował o tym, że Euro Prestige wygrał, bo z początku Euro Prestige zrobił sobie troszkę przewagi. No potem Demetrius gonił, no ale skutecznie też Euro Prestige się bronił na tyle skutecznie tej wyrobionej przewagi, że zdołał ją dotrzymać do ostatniego gwizdka. No zwycięstwo jak najbardziej zasłużone, a Demetrius jak zawsze pokazał tą swoją siłę charakteru, waleczność, nieustępliwość do samego końca. Po meczu oczywiście podziękowania dla kibiców, no fajnie to wygląda. No ale punktów na razie nie ma, choć ja wierzę, że The Matrix, tak jak to pokazał w kilku poprzednich sezonach, oni się tak może troszeczkę zbierają ciężko, ale jak już się zbiorą, to o tych niespodziankach, o których wspomniałaś, są potem i się zdarzają, także poczekajmy troszeczkę, to jest dopiero drugie ich spotkanie. Sezon jesienny jest zawsze taki specyficzny, gdyż
wiadomo, te pierwsze tygodnie są fajne, jest fajna pogoda, wszyscy przychodzą, natomiast jak później zaczynają się deszcze, nawet czasami jakieś przymrozki, czy no bo nieraz graliśmy na Rapidzie, który był biały, a nie zielony, z mrozu. No i wtedy się pojawiają problemy kadrowe. Demetyk zawsze właśnie w takich ciężkich warunkach lepiej się spisuje i właśnie w tej drugiej części sezonu jesiennego zawsze najwięcej goni. Tak chyba będzie i tym razem. No możliwe, możliwe. Ja pamiętam taki mecz, gdzie to była chyba pierwsza kolejka i chyba ostatnia taka, że odwoływaliśmy ją na godzinę przed wieczornymi spotkaniami i wtedy tylko Demetyk zagrał, wepił smykiem w warunkach arcyciężkich, w śniegu po kostki i to w takim bardzo mokrym. Ja im w przerwie proponowałem przerwanie spotkania, oni mówią, nie, my gramy, walczymy, także że tu po raz kolejny pokazują, że oni nawet w każdych warunkach i nigdy tanio skóry nie sprzedają i pewnie nie jedną, nie dwie niespodzianki jeszcze zrobią. Po dwóch pierwszych meczach sezonu i Alboysi, i Bonito mieli i zwycięstwo, i remis, i porażkę. No Alboysi, pamiętamy to pokonanie Hungerbudu sensacyjne. Natomiast no, w tym bezpośrednim starciu właśnie tych dwóch Beniaminków lepsze okazało się Bonito, wygrało 6-2. Znowu Adrian Gałdecki, tak jak w pierwszej lidze dziurawił bramki, tak teraz też dziurawi 4 gole. Do przerwy co prawda 1-1, ale w drugiej połowie to mecz się rozstrzygnął. No Alboysi fajnie ograli, Hungerbud naprawdę prezentowali się super w tamtym meczu. Dwa kolejne mecze toż porażki. No i takie nerwowe ruchy Sebastiana Cukiera, nowi zawodnicy zgłaszani do drużyny. Jest to sposób, myślisz, na przetrwanie tego kryzysu, czy jeszcze bardziej ta drużyna się no, troszeczkę rozłazi Sebastianowi, gdyż no, nowi zawodnicy trzeba ich zgrać, a to tak na żywym organizmie, nie grając sparingów w ekstralidze, no, może to przyjąć niekorzystny obrót. Powiem tak, że trochę pyrrusowe było to pierwsze zwycięstwo z Hungerbudem, okupione tam dwoma bodajże czerwonymi kartkami, to są kary. W drugim spotkaniu już od samego początku dość nerwowo, kolejne dwie czerwone kartki. Także no już samo to osłabienie, dość sporo nerwów w drużynie. No Bonito Murski spokojnie, też troszeczkę uzupełnili skład, jakichś dwóch nowych zawodników. Gałdecki, wiadomo, Gałdecki jak jest w formie, to potrafi sam przeliczyć szale zwycięstwa na swoją korzyść. W takim meczu walki bardzo, bardzo ostrym i w pozytywnym słowa tego znaczeniu okazał się dość sporo lepszy od Alboysów. Choć do przerwy było tylko 1-1, ta końcówka piorunująca Bonito. No i cóż, to jest początek sezonu, bo to co mówimy cały czas, początek, aczkolwiek to już po 2-3 mecze i za chwilę tych punktów zacznie brakować i potem do tych nerwów, z których można powiedzieć w ekstralidze, w cudzysłowie, oczywiście i z uśmiechem na ustach słynie, albo dojdą kolejne stresy, bo to już będzie patrzenie w dół tabeli, czy my się utrzymamy, czy nie. No także spokojnie, Sebastian musi troszeczkę tą swoją młodzież kubeł zimnej wody wylać im na głowę, żeby oczywiście walczyli, ale z jakimś tam dozą rozsądku. Zobaczymy jak to będzie dalej, na razie fajniej z tych Beniaminków dwóch prezentuje się Bonito i fajnie się dalej prezentuje Estunin, który co prawda przegrał z WSD 9-6, no ale coś mi tak się wydaje, że z WSD przegrać w tym sezonie to nie będzie wstyd, bo naprawdę kadra Kępnego po tych, co prawda, osłabieniach, no ale uzupełniona, osłabienia, które stworzyły nową drużynę w drugiej lidze, uzupełnienia są naprawdę super, fajnie grają, wygrali 9-6 ze Stuning. No, cały mecz mieli pod kontrolą WSD, tutaj ani przez moment to zwycięstwo nie było zagrożone, natomiast ze Stuning no fajnie się prezentuje, przegrało ten mecz co prawda, ale w dobrym stylu. I jakoś tak, jak po pierwszych meczu byliśmy pewni, że raczej będzie problem z utrzymaniem, to teraz, no i to jest zwycięstwie tydzień temu, teraz już jakoś chyba można przyklasnąć, że jednak Estunin powinno walczyć i to skutecznie jednak o to utrzymanie się. A miejmy nadzieję, że Estunin wyciągnie z tej srogiej lekcji, srogiej, no 6-9 to nie jest aż taka sroga, ale mimo wszystko z lekcji wyciągnie wnioski i jakąś naukę, bo tak jak powiedziałeś, zaprezentowali się całkiem fajnie. Na tle takiego przeciwnika? Na tle lidera przede wszystkim tabeli, który w trzech spotkaniach ma komplet punktów. Także myślę, że tutaj się akurat dobrze dzieje i Łukasz Drzyzga bardzo mądrze to prowadzi ten swój zespół i z ciekawością się będę przyglądał, jak oni się będą prezentować w kolejnych spotkaniach. Przypomnijmy taką właśnie sytuację, tu porównam troszeczkę właśnie tego Beniaminka Alboysów. Albo jeśli teraz nerwowe ruchy, pomimo że mają 3 punkty,
nowi zawodnicy dopisywani, tam niektórzy skreślani, niektórzy dopisani, a Łukasz Dżyzga przed sezonem powiedział, że żadnych wzmocnień, nikogo nie dopisuje, nikogo nie skreśla. Ta drużyna, która uzyskała awans, promocję, czyli sukces, no jakim niewątpliwie był awans do Ekstraligi, zostaje utrzymana. Także tutaj troszeczkę inne budowanie tego zespołu. No i to przynosi sukces, bo fajnie się prezentuje. No jest stagnacja w zespole, pewnie jakieś zgranie, pewnie to co mówiliśmy, że chłopcy się dobrze znają, nikt do nikogo specjalnych pretensji nie ma. Jeżeli już, to wyjaśniane to jest w sposób cywilizowany i normalny, bez krzyków, bez wytykania błędów i myślę, że to jest dobra droga. I jeżeli dalej tą pójdzie Estunik, to może nie jeszcze w tym roku jakieś podium czy sukces, ale utrzymanie na pewno. Na razie za dużo miejsca w WSD nie poświęcamy, aczkolwiek jakieś mam dziwne wrażenie, że o WSD będziemy mówić do ostatniego programu ligowego, także jeszcze dużo ciepłych słów pewnie od nas usłyszą. Podobnie jak Węglosmyk, który już przegrywał z Globetransem w drugiej połowie 5-0, natomiast jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, no bo za taki chyba trzeba uznać wyciągnięcie tego wyniku na 5-5. Fantastyczna ta końcówka. Globetrans co prawda grał bez zmian i dopóki sił brakowało, skład imponujący, tam dwóch bardzo dobrych zawodników dopisanych nowych, dobrze bardzo zagrali, no ale zabrakło tych zmian, no i Węglosmych w końcu docisnął, udało się to wyciągnąć z 0-5 na 5-5. No pomijam, że w końcówce Paweł Borgulat pokazał wszystkie te atuty, o których jest chwalony w lidze od lat, wyciągnął ten wynik, bo tam Gabiga sam mógł przesądzić chyba dwa razy sam na sam o zwycięstwie jednak Globetransu, natomiast remis, punkt. No z przebiegu tego meczu to jest ogromny sukces Węglosmyku. Zawsze będzie sukces, jeżeli się przegrywa 0-5, a mecz się kończy wynikiem 5-5. No to zespół, który potrafił wywalczyć jeden punkt, to może się cieszyć jak ze zwycięstwa, no bo ja też trochę w piłkę grałem, ale nie pamiętam, żebym grał w jakimś meczu, gdzie bym przegrywał 5-0 i skończyłoby się 5-5. Także duży sukces i gratulować tu należy Węglosmykowi, który tym samym pokazał, że wcale nie będzie jakimś zespołem, który można z góry skazywać na spadek do pierwszej ligi. Chociaż i tak na razie to nie wygląda w ich przypadku ciekawie, jak również i nieciekawie wygląda Globetrans. Zobaczymy jak to będzie z tą kadrą. Na następne mecze K-Designer, Orika Minowa. Orika prowadziła już 3-1 do przerwy z K-Designer. Bez nominalnego bramkarza tam Robert Żyska bronił. Ściągnięty Sebastian Grzyb z Serwis Sixenses. Fajny mecz. Dwie bramki, natomiast K-Designer wyciągnął ten wynik w 46 minucie, Paweł Broda dał remis, a w 47 Patryk Grubel dał zwycięstwo. No troszeczkę podobną drogę jak Węglosmyk przeszedł K-Designer w tym meczu, natomiast on wygrał, zdobył 3 punkty, chociaż łatwo nie było. Co by było, gdyby Minowa miała bramkarza? No myśmy ostatnio ich bardzo chwalili i mówiliśmy o tym, że jeżeli potrafili zremisować z Węgorzami, to zespół będzie się liczył o walce o te najwyższe cele, o podium i może coś więcej. No tutaj no, nie fart, że nie ma bramkarza, a wiemy jak ciężko się gra bez bramkarza, bo czy w Ekstralidze mieliśmy ku temu przykłady, przypomnijmy pierwszoligowy Roland, który też bramkarza nie ma i dołuje, bo nie potrafi meczu wygrać. No także no, ten bramkarz no, mimo wszystko i zresztą każdy o tym wie, że to jest bardzo ważny punkt drużyny. No i życzymy panu Kunie, żeby tego bramkarza na meczach miał. WSD 9 punktów komplet, Węgorze 7 w 3 meczach, SWA nie grało w tym tygodniu. Na razie ma 6 punktów, podobnie jak Bonito przy jednej porażce. 4 Kokociniec, Euro Prestiż, no i Hungerbud też dopiero w tym tygodniu będzie grał swój trzeci mecz. Na dole tabeli Demetrix, na razie bez punktu, Węglosmyk, Globetrans, Orika po 1. No zobaczymy jak to będzie. Globetrans i Orika myślę, że uciekną, a reszta zobaczymy. Pierwsza Liga Grupa A, zaczynamy od meczu Towson United, United Magbos, czyli FA. 1-0, tylko jedyna bramka w tym meczu w pierwszej połowie strzelana przez Mariusza Kiciaka. No ciepło było w ostatnich minutach, gdyż żółtą kartkę dostał Marek Porębski z Towsona, United nacisło. Natomiast no, udało się Towsonowi utrzymać ten korzystny wynik bez Mateusza Piątka, który ta kontuzja, co wspominaliśmy tydzień temu, okazała się na tyle poważna, że nie grał. No ale koledzy jakoś dali radę, pokonali FA, chociaż po meczu United było mimo wszystko zadowolone, bo jak to stwierdzili, i tak zagrali dobry mecz. No 1-0, no o tego jednego sztycha przeciwnik był lepszy i to były pierwsze punkty w tym sezonie Towsona.
No 1-0, sam wynik mówi za siebie, to jest rzadkość w Redboxie, żeby w przeciągu 50 minut padła tylko jedna bramka, co pokazuje tylko, że mecz był wyjątkowo wyrównany, wyjątkowo emocjonujący. No ja meczu nie widziałem, no ale z tego co mówiłeś, to akurat o tą jedną bramkę Tauzen był lepszy. No i Tauzen pomału, bardzo pomału, bo to pierwsze jego punkty, pierwsze zwycięstwo, ale pozwoliło mu to wybić się od razu na szóste miejsce, no i myślę, że nie złożył broni i dalej powalczy o tą pierwszą piątkę. Bardzo wysoki ciężar gatunkowy miało starcie dwóch Beniaminków, ostatnie miejsce PAP pod piątką. Wszystkie te mecze do tego meczu jak na razie były przegrane przez te dwa zespoły. PAP pod piątką przegrał dwa mecze, ostatnie miejsce przegrało trzy mecze. No sytuacja naprawdę nieciekawa, tym bardziej, że obie drużyny miały naprawdę straszne, wysokie no mniemanie o sobie w sensie tego awansu, no i myśleli, że jak i drugą ligę udało się zdominować, tak i w pierwszej będzie łatwo. No rzeczywistość redboxowa ich bardzo brutalnie na ziemię sprowadziła, szczególnie to się tyczy PAP-u pod piątką, bo oni no to myśleli już, że to będzie taka autostrada chyba do Ekstraligi, jak tak fajnie im poszło w drugiej lidze. Natomiast no ten sezon jest bardzo, bardzo ciężki jak na razie. Tam już też nerwowe ruchy, podobnie jak w Alboysa, jakieś skreślanie, dopisywanie nowych zawodników. Nic to na razie nie dało, bo ostatnie miejsce wygrało 6-3. Adrian Bońkowski strzelił hat-tricka, był takim główną postacią drużyny Tomasza Serzysko. No i co? No i PAP pod piątką dalej musi się chyba jeszcze raz spotkać właśnie w PAB-ie pod piątką i coś tam sobie przedyskutować, bo na razie ostatnie miejsce 8-21 w bramkach. No nie ciekawie to wygląda. No ja bym bardziej może proponował zmianę miejsca dyskutowania o spotkaniach, bo może w tym PAB-ie się w cudzysłowie powiem za dużo dzieje i potem to przechodzi na mecze, może zamiast pubu to wymyśleć jakieś... Sparring zagrać jakiś może. Sparring zagrać albo spotkanie przy jakiejś kawiarence, przy soczku, kawce, na spokojniejsze troszeczkę rozmowy. No i to co mówisz, trening, sparring i będzie lepiej, bo na razie no, nie wygląda to ciekawie. Najbardziej tu cierpi kapitan, który dwoi się i troi, rwie włosy z głowy i sam mi tu mówi i dzwoni czasami, że on pojęcia nie ma co się dzieje. No to jak kapitan nie ma i założyciel drużyny pojęcia co się dzieje, to trudno żebyśmy wiedzieli. Sam musi to przemyśleć i coś podziałać, żeby lepiej było. No bo tak jak właśnie działało ostatnie miejsce, które wreszcie się odbija od dna, no i to zaczyna coraz lepiej wyglądać. Na razie i tak dół tabeli, no ale jest jakieś światełko w tunelu w odróżnieniu od PAB-u pod piątką. Gobliny, Komandor Śląsk, no Komandor... od zwycięstwa do zwycięstwa, tak było i tym razem, chociaż tam sporo nerwów w tym meczu było. Było już 5-1 nawet dla Komandora, Gobliny tam potem zaczęły gonić. No nie dogoniły, wynik 5-3, aczkolwiek i ci są kandydatami do awansu bezsprzecznie chyba z tej ligi. No tu pamiętajmy, że jest jeszcze SM Silesia, która też wygrywa mecz za meczem. No troszeczkę z tonu spuścił Premium Appetite, bo tu... No to drugie zwycięstwo nie przyszło, biuro podróży też, bo mecz między tymi zespołami zakończył się remisem. No ale to na pewno będzie taka, według mnie, trójka, która powalczy o dwójkę, czyli to co mówiłeś, Komandor, Gobliny i w tej chwili druga SM Silesia. No Komandor ciągle napędzany przez tych młodych. Premium Appetite, biuro podróży, wspomniałeś o tym spotkaniu. Na 10 minut do końca było 4-0 dla Premium Appetite. No chyba nikt się nie spodziewał, że cokolwiek w tym meczu Rafa może jeszcze zmienić. Ale zmieniła, no podobnie jak Węglosmyk z K-Designer, z Globetransem, tak właśnie biuro podróży wyciągło wynik z Premium 4-4. Ostatnia bramka Kamila Gądka w 49 minucie. Dwukrotny rok po roku Klucz Strzelców, w tym roku chyba też będzie walczył o tą koronę. No i udało się wyciągnąć remis, aczkolwiek ani tym ten remis dużo nie daje, bo ta czołówka ucieka. No ucieka i to jest takie, no to co powiedziałeś, ani ci nie mogą być zadowoleni, aczkolwiek biuro podróży na pewno jest bardziej, bo to co wspomniałem przy okazji spotkania Węglosmyku, przegrywając dużą ilością bramek, jeśli się mecz wyciąga i tutaj jeszcze na minutę przed końcem, no to zostaje się tylko cieszyć i to na pewno raz, że tutaj jest punkt w tym meczu, a dwa to tak pozytywnego kopa daje na pozostałe spotkania. Bo wtedy jest zawsze jakieś ten pozytywne myślenie i pozytywne podejście do kolejnego spotkania. Także ja myślę, że ten remis zaprocentuje i Rafa w kolejnych spotkaniach też pokaże się z dobrej strony, może nawet lepszej.
Wspomniałeś o SMC Lez i ona wygrała trzeci mecz w tym sezonie. Podobnie jak Commander ma komplet 9 punktów. Tym razem z pubem Szacun Katowice. Wynik 5-1, ale to tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, Silesia gra efektywnie, nieefektownie, ona jej nie zależy na tym, żeby strzelać dużo bramek, jej zależy na tym, żeby wygrywać. Może bardziej się chyba skupi po dwie na mecz, no to średnia super. No i pokonany Szacun, Silesia z Commandorem na czele. No, Szacun chyba i tak będzie w innych meczach raczej szukał punktów, a nie z tą najlepszymi drużynami w tej grupie. Ja też tak myślę, że Szacun też na swoje miejsce w szeregu. I chyba się nie bardzo przejęli nawet tym przegraną, a tak już tu wcześniej wspomniałem też, że przy okazji Estunik, że to jest dobra okazja do sprawdzenia się i do wyciągnięcia wniosków z tej porażki. I, no i mimo wszystko myślę, że SM Silesia czegoś tam pół szacun nauczyli i to będzie procentować. Nauczył pewnie Krzysztof Kamola, który strzelił 3 bramki. Właśnie jak wspomnieliśmy, Silesia i Commandor 3 wygrane mecze, 9 punktów, Gobliny w 3 meczach 6. Po 4 mają Premium, Appetite i Rafa Travel, tyle że Premium ma tylko 2 mecze rozegrane, a Rafa 4. No pomału odradza się Tauzen, aczkolwiek z tej dolnej połówki chyba na chwilę obecną przynajmniej nikt nie powinien tutaj doskoczyć ani zagrozić Commandorowi i Silesii. Grupa B na pierwszy rzut mecz Rockwell Vision, no i zaskakująco wysokie zwycięstwo Vision Express 5-0. Dostaliśmy skład tej drużyny już taki po tych wszystkich korektach. Naprawdę no, sporo ich na te mecze chodzi, bo zawsze na mecze Vision był problem. Teraz naprawdę spora ta kadra, no i pierwszy mecz wygrany efektownie 5-0. No, jest to jakiś zadatek na lepsze czasy, aczkolwiek jak pokazał mecz czwartkowy z Atrium, porażka 0-7. No raz nad wozie, raz pod wozem Vision w tym tygodniu zeszłym. A duża sinusoida, nie wiem czy to zależy od tego, że od frekwencji jako takiej, że raz chodzi ich bardzo dużo, a raz bardzo mało, czy od poszczególnych graczy, którzy, bo to zawsze to powtarzam, nie w ilości jest siła, a w jakości. No niemniej jednak taka huśtawka nastroju w tym tygodniu, aczkolwiek myślę, że Wirze się niespecjalnie też przejmuje, bo przypomnijmy sobie poprzedni sezon, oni w pierwszej części sezonu to w ogóle grali fatalnie, przyszły rewanże i wygrali wszystkie chyba 3 mecze i spokojnie się utrzymali. Także oni tu też pomału się zbroją, zbierają siły, a na te rewanże pewnie wyskoczą w górę i spokojnie się utrzymią. Ta Atria, która właśnie wygrała z Vision w czwartek 7-0, wycofała się z tej przedsezonowej fuzji z całym zaciągiem zawodników, między innymi niezwyciężonych. Przyszedł przed meczem młodszy z Kłobuchowskich, Kamil, poskreślał tych wszystkich praktycznie zawodników, tylko tam drugiego bramkarza zostawił, którzy zostali dopisani. No i ta stara gwardia no wygrała mecz wysoko 7-0. No chyba to jest klucz w tym sezonie Atri, że szybko wycofali się jednak z tej no nieudanej, jak to się okazało, fuzji. Bo tych zawodników na mecze chodziło zdecydowanie za dużo, nie można było w ogóle rytmu gry złapać. Ja myślę, że to takie fuzje, znaczy, no nie wiem, ale mało kiedy i mało tutaj w Redboxie pamiętam, żeby te fuzje przyniosły jakiś konkretny efekt, to przeważnie jest więcej nieporozumień i więcej niesnasek niż to warte, bo ja przypomnę o fuzji United Mewago w zeszłym sezonie i jeszcze tam kogoś. Start Team. Na przykład, to akurat z nimi się połączyli. A to stara gwardia, to stara gwardia i myślę, że Kłobukowscy parze w takim trio ze swoim bramkarzem, to jest ten trzon tej drużyny, pewnie któryś z Urbaniaków, albo nawet ich dwóch. I niech tak chyba zostanie, bo to jest chyba najlepsze wyjście dla Atri i jakiś taki motywator do zdobywania punktów. Spore problemy kadrowe w meczu z Sevitele miało Juloko. Natomiast no, przegrywając 1-3 udało im się wyciągnąć ten mecz na 3-3 w 46. Marcin Maszka, w 48. kapitan tej drużyny Mateusz Czechowski dał remis. No ale tak chwaliliśmy to Juloko, 2 pierwsze mecze fajnie wygrane i to z dosyć mocnymi przeciwnikami. No tutaj było ciężko, ale udało się wyciągnąć ten remis, no ale czyżby problemy kadrowe miały jakoś zdetronizować te szanse na awans tej drużyny? Zobaczymy w kolejnych meczach, no ale na chwilę obecną to wygląda nieciekawie. No zobaczymy w kolejnych meczach, natomiast ja myślę, że oczywiście każdy tutaj walczy o najwyższe cele, o zwycięstwa, tylko że Juloko, przypomnijmy, niedawno już awansowało do Ekstraligi i też, no nie powiem z hukiem, ale bardzo szybko z niej spadli i oni świadomie chyba, ich jest bardzo mało, to jest chyba najmniej liczny zespół w całym Redboxie, i oni po prostu przychodzą pograć w piłkę.
jakby, nie jakoby, wynik miał być sprawą drugorzędną. I stąd chyba, stąd te kłopoty, no bo jak ich jest w kadrze bodajże 8 czy 9, no to ten zachoruje, ten nie może przyjść, no i wychodzi na to, że się gra bez zmian, a to jest pierwsza liga i to no nie zawsze można wygrać mecz grając tak mało licznym zespołem. No ale mi się podoba to właśnie, że oni przychodzą pograć, zmęczyć się, a jak można coś wygrać, to fajnie. Inwet KTG, tutaj dwie drużyny, które do tego meczu właśnie były niepokonane, miały obie po dwa zwycięstwa, no także taki mecz na szczycie można było powiedzieć. No i naprawdę Inwet chyba urasta na jednego z głównych faworytów do awansu, bo pokonał wysoko, pewnie wysoko jak na klasę obu tych zespołów. KTG 6-3, do przerwy 2-1, 3 bramki Remigiusza Sochy. Kolejny zaciąg do Inwetu przychodzi z dawnego Inwetu Babylon, czyli z tego zespołu, który przez lata grał w Ekstralidze. To jest teraz Paweł Kabut i Łukasz Krawiec. No już niedługo Inwet to będzie dawny Inwet Babylon. Tam już naprawdę chyba cały jeden skład można uzbierać z tych graczy, którzy w Ekstralidze szaleli. No już nie będzie, bo tu tak my mówimy cały czas, ten dopisał. Ja przypomnę, że w regulaminie jasne jest napisane, że dopisać zawodników w trakcie sezonu można 3. Tego się będziemy trzymać i te wzmocnienia się niebawem skończą i każdy będzie grał tak jak gra, tak jak podał listę. No a na razie możemy powiedzieć, że wzmocnienia jak najbardziej celujące, 6-3. A tutaj chciałem mimo wszystko pochwalić KTG, bo wydawało się, że Inwet spokojnie ten mecz wygra, tak jak dotychczasowe, a KTG naprawdę postawiło ciężkie warunki. Ja myślę, że to też jest taka drużyna, która potrafi się spiąć i jak ten przeciwnik jest najwyższej półki, to oni potrafią grać, nie wiedzieć czemu rozpraszają się na meczach ze słabszymi zespołami, bo wtedy idzie im dużo gorzej niż z tymi Szczuba. Wspominałeś o Rolandzie, który ma ciągle problemy, żeby zaskoczyć. No i nie zaskoczył w meczu z Lionsami. Do przerwy co prawda było jedynie 2-3 na korzyść Lionsów, natomiast po przerwie Lionsi no, rozmontowali team Caputy, wygrali 7-3, jest to drugie zwycięstwo z rzędu Lionsów, którzy po porażce na otwarcie zaczęli wreszcie punktować, no i dołączyli tutaj do czołówki. Po drugiej stronie tabeli ten Auroland, który ciągle nie ma bramkarza, mówiliśmy o tym już sporo, nic się nie zmieni, dopóki nie będzie ktoś fachowy stał między słupkami tej drużyny, bo sam z przodu Jurok i Caputa i Piotrowski, Kowalski nic nie mogą zrobić, jak to się okazuje. Natomiast chwila o Lionsach, no drugie zwycięstwo z rzędu, znowu fajnie z tyłu, tylko 3 stracone bramki, no bo znamy jednak siłę ofensywną Rolandu. No dobrze to wygląda, jest szansa powrócić do Ekstraligi? No, rozmawiałem z panem Łukaszem i on by bardzo chciał, bo nawet zamieniliśmy kilka słów w temacie tego, że ta Ekstraliga jest jakby jeszcze mocniejsza niż w zeszłym roku, bo ci Beniaminkowie, którzy weszli teraz, naprawdę ten poziom podnieśli. Z tych drużyn, które zostały, też jakoś widzę, że kilka takich wzmocnień naprawdę solidnych i jakby poziom był wyższy. No i pan Łata mówi, że żałuje, że nie gra, bo że spadli, bo chciałby się sprawdzić na tym naprawdę najwyższym poziomie. Tego mu życzę i szybkiego powrotu do Ekstraligi. Nawracając tutaj do spotkania, no to nie to, że bez bramkarza, to jeszcze tam bodajże jeden na zmianę był w Aurolandzie, w Lionsach ta ławka dość spora. No i stąd potem takie wyniki, że do przerwy jeszcze jako tak, o 2-3, na po przerwie brakuje sił, brakuje tej świeżej krwi, no i potem z minuty na minuty zespół słabnie i traci kolejne gole. 3 bramki dla Lionsów, w tym meczu strzelił Kamil Witkowski. Dla Lionsów, którzy są trzeci w tabeli, tak jak KTG, mają w 3 meczach 6 punktów, 7 punktów ma Juloko, 9 ma Inwet prowadzący. Na razie bez punktu Auroland, 1 punkt ma Rockwell, 3 SBL i Vision. SBL nie grało w tym poprzednim tygodniu, zobaczymy jak będzie w kolejnych spotkaniach. Przechodzimy do drugich lig, najpierw grupa A i rewelacyjny lider tej tabeli, Śląsk Katowice, który pokonał Normę 3-1. No i byśmy naprawdę przyklasnęli, że to jest kolejny świetny, fantastyczny wynik Śląska Katowice. I z tyłu bezbłędni praktycznie, bo tylko jedna stracona bramka, zwycięstwo z Normą, z Patkowiczem, który też ma ambicje, żeby jednak awansować. No ale nie da się walczyć o awans z drugiej ligi do pierwszej, gdy się przychodzi na mecz w 3 w polu. Kuriozalny ten mecz był, gdyż przez całe 50 minut Norma grała 3 w polu. Jeszcze bardziej kuriozalne jest to, że do przerwy prowadziła 1-0.
Natomiast no, w drugiej połowie już sił brakło, no bo ileż można gonić dwóch, grając dwóch zawodników mniej. Przegrali 3-1, aczkolwiek i tak na ogromne pochwały zasłużył Michał Bednarz, ich bramkarz. Gdyby nie on, to pewnie by ten mecz był rozstrzygnięty dużo wcześniej. No jak można grać i nie tracić bramek, grając jedynie trzech w polu, i nie tyle, że nie tracąc, strzelając samemu bramkę do przerwy, prowadząc 1-0 z przeciwnikiem, który gra w piątkę. Ja się tu zastanawiam, dlaczego Norma ma 4 punkty, bo poprzednie spotkania mieli frekwencję, było ich więcej, no to jeżeli oni potrafią w trzech polu naprawdę z liderem przegrać dopiero w końcówce, bo tam te bramki padały po 40 minucie, a tak jak wspomniałeś, do przerwy prowadzili 1-0. No to jeżeli w trzech potrafią grać, to czemu nie potrafią grać w pięciu w polu, mając jeszcze nawce dwóch, trzech zawodników? Ale to jest wewnętrzna ich sprawa, no tutaj faktycznie jakiś dramat. Śląsk Norma, mieliśmy dłuższą taką przerwę. Wróćmy do tego wątku. No Śląsk wygrywa 3-1, ale zacząłeś mówić o Normie, że w czterech cały mecz prawie. No, powiedzieliśmy już swoje i to chyba Bartek nam nakręcił, także no szacun, że w ogóle przystąpili do meczu, bo też nie każdy by w ogóle się zdecydował grać trójką w polu, a już to co zrobili, prowadząc do przerwy 1-0, no to już w ogóle mistrzostwo świata, także myślę, że jak Norma się spręży i zaczną chodzić na mecze, to będzie taka drużynka, która też może wywindować się troszeczkę w górę tabeli. Widzisz Śląsk w roli drużyny, która będzie do końca sezonu walczyła o awans? No trudno powiedzieć, że kiedy drużyna po trzech meczach ma komplet punktów, jest pierwsza w tabeli, że nie. Trudno też od razu hura optymizm, bo znam tą drużynę dość dobrze, przede wszystkim jej kapitana, być takim hura optymizmem, bo chyba najgorsze mecze i najcięższe przed tym zespołem. Tutaj troszeczkę szczęścia, troszeczkę, no nie ujmując oczywiście umiejętności ani Rafałowi, ani jego drużynie, no ale faktem, no jeżeli się na mecz stawia drużyna w czterech, no to jest troszeczkę szczęścia, że można sobie tam gdzieś te punkty uciłać. No natomiast zobaczymy, jak to pójdzie dalej, no to ja nie bardzo wiem mimo wszystko, jak ta drużyna wygląda szeroko, to znaczy jaką mają kadrę, czy to jest ta piątka podstawowa i dwóch, trzech na zmianę, czy troszeczkę więcej, bo wiadomo, że jesień, to co wcześniej wspomniałeś, aura, kontuzje, choroby i potem bywa różnie. Niemniej na razie jednak na pierwszy plan wysuwa się doskonała defensywa Śląska. Jedynie 3 stracone bramki w 3 meczach, no średnia 1 na mecz stracona, no imponuje. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych meczach. A czy tu ci przerwę troszeczkę, bo tak jak imponuje gra z tyłu, tak z przodu już niekoniecznie, bo co prawda komplet punktów jest, ale strzelonych bramek raptem 7. Także to też nie powala. Lubią nerwowe mecze. Nowy gracz Łukasz Minko przyszedł do Sportspubu i od razu Sportspub zapunktował. Zremisował z ZS1 3-3. Pierwsze punkty to były Sportspubu właśnie w tym sezonie, jak wspomniałem. Dla ZS1 Marcin Michalik 2 bramki, podobnie jak Minko. Ciężko powiedzieć, chyba dla ZS1 to nie jest dobry wynik, remis. Natomiast Sportspub no, od czegoś musiał zacząć, zaczął od remisu. Będzie coraz lepiej z tym Minko, czy nie? Nie wiem, czy będzie lepiej. Ja tu chciałem wrócić do ZS1, bo to chyba niezbyt dobry początek dla tego zespołu, bo oni sobie wyostrzyli apetyty w zeszłym sezonie dość mocno. A tutaj tak 3 mecze, 4 punkty tylko. Nie wiem, czy brakuje Czesława Miki w bramce, czy brakuje tego reżysera w postaci Czesława Miki. No ale ten początek taki jest dość niemrawy. Mam nadzieję, że to się zmieni. Oni zamówili u nas stroje, a wiemy, że to w większości wypadków przynosi szczęście, acz to nie jest jakiś tam taki wykładnik formy zespołu. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Zobaczymy, ten Sportspub ma nowe stroje i wreszcie pierwszy punkt. Zobaczymy, jak to w dalszym ciągu będzie się układać. 2 mecze rozegrało w zeszłym tygodniu Yeti Hill. Ten debiutant, który do tego zeszłego tygodnia miał 2 porażki. 3. porażkę zanotował z Orzapakiem Team 4-0. Porażka, świetny mecz Krzysztof Moj, 2 gole. No, Orzapak swoje dłubie, ale o Orzapaku się przy tej drużynie zatrzymamy się troszeczkę później na dłużej. Yeti Hill, 2. mecz z Finimondo i tu już naprawdę bardzo dobry wynik. 5-3, wygrana z drużyną, która była niepokonana do tego meczu. Miała 2 zwycięstwa i remis. Nowy nabytek Adam Mordzak, hat-trick. Pamiętamy go z naprawdę bardzo dobrych występów w walce Slezji. No, czynnik X chyba, bo od razu sukces, który się spodziewał nad Finimondo. No, kapitan był przed meczem, zresztą już mailowo on zgłaszał tego nowego zawodnika. Już w mailu napisał, że ma nadzieję, że to przyniesie efekt, przyniosło.
No natomiast też taka ciekawostka, ten zespół chce jak najszybciej skończyć zmagania. To jest, dowiedziałem się, drużyna żołnierzy, którzy dostali wezwanie na jakiś poligon, oni muszą czym prędzej skończyć. Nie wiem, czy to się uda, no natomiast oni będą gonić i zobaczymy, jak sobie z tym poradzą, bo granie dwa razy w tygodniu to jest fajne. Raz zagrać, dwa, no ale oni to tak będą już grali chyba do końca października, tak żeby to jak najszybciej skończyć. Rundę zasadniczą. Rundę zasadniczą, no potem będziemy kombinować, bo ich ma nie być cały listopad. Jak mają dograć te finały, ale coś tam wykombinujemy. No w każdym razie, no tak jak wspomniałeś, dwa nabytki tylko, bo tam oprócz Adama jeszcze jedno nazwisko się pojawiło nowe. Od razu dobry wynik i to taka, można powiedzieć, chyba niespodzianka z Finimondo, zwycięstwo. No widzę, idzie ku lepszemu i będziemy się przyglądać, jak to dalej będzie wyglądać. Ku lepszemu też idzie Ożapa, który ten pierwszy mecz sezonu zremisował. Teraz wygrał właśnie z Yeti Hill, a w czwartek z J-Commerce, które no było do tego meczu niepokonane, gdyż wcześniej wygrało z Wyzwoleniem 7-5. J-Commerce pokonane przez Ożapak 4-2. Tylko o Ożapaku, bo J-Commerce za chwilę. Naprawdę, no 3 mecze, 7 punktów. Adam Orzechowski mówi, to ten sezon będzie. No to dobrze, to będziemy go weryfikować, będziemy się dokładnie mu przyglądać. Aczkolwiek faktem, że bardzo fajnie ten zespół zaczął i punktuje. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo przypomnijmy, że J-Commerce też bardzo fajnie zaczął ten sezon, dwa zwycięstwa, a tu czy oczekiwana, czy nie, czy to jest niespodzianka, ja myślę, że nie, no ale porażka, co pokazuje, że ten Ożapak jest w tym sezonie wyjątkowo mocny. J-Commerce, wspomniałeś, dwa zwycięstwa na początku sezonu, to drugie właśnie było z Wyzwoleniem 7-5, tam było rozstrzygnięcie w ostatnich 4 minutach, to w ogóle szalony mecz, aż 12 strzelonych bramek. No cały czas to się kręciło wokół remisu, raz jedni prowadzili, raz drudzy, raz był remis. No i właśnie jednak J-Commerce wygrało ten mecz. No i myślisz, że po takim fajnym początku, bo grali RR Projekt Wyzwolenie, dwóch pierwszoligowców jeszcze wiosennych, to załamanie w meczu z Ożapak podziała na nich deprymująco, czy jednak będzie taką pigułą, która jeszcze mocniej ich wzmocni i w kolejnych meczach no będą walczyć o awans, no bo jak na razie to tak ta drużyna wygląda na awans. No ja nie wiem, czy to było za mało formy, czy tak dobrze Ożapak zagrał i tutaj nie chcę tego roztrząsać. Zostawmy to na razie tak jak jest. Tak jedni jak i drudzy zgłaszają aspiracje do pierwszej czwórki, czego bym się niekoniecznie spodziewał przed sezonem. A bardzo mnie to cieszy, że te drużyny, które któryś tam rok grają, to widać w nich duży progres. Bo zwłaszcza po Ożapaku tu widać, że z roku na rok lepiej. No i oby tak zostało i żeby do końca sezonu ten zespół utrzymał tą formę i taki progres swoich wyników. Bardzo dobry początek sezonu miał debiutant Kup Telefon Net, wygrał dwa mecze pewnie, no tam widzieliśmy już ich w roli faworytów do walki tutaj o medale. Natomiast no ten ubiegły tydzień troszeczkę nieudany, bo przegrali z RR Projekt 2-6. Tam pierwsza połowa rozstrzygnęła ten mecz, praktycznie co akcja tego Spadkowicza z pierwszej ligi kończyła się golem. No w drugiej połowie Kup Telefon próbował się podnieść, ale to już no podnieść się ze stanu 0-5 to potrafi tylko K-Designy czy Rafa. Natomiast no Kup Telefon się nie udało. Myślisz, to takie załamanie formy, czy raczej taki pstryczek w nos, bo chyba no, po dwóch zwycięstwach to na pewno na początek sezonu każdy by się dobrze czuł. No, magia nowych strojów tutaj nie zadziałała niestety. No ja rozmawiałem z kapitanem przed spotkaniem, on mówił, bo ja mówię, chyba łatwy mecz, bo projekt zaczął bardzo, bardzo mizernie ten sezon. On mówi, nie, że oni się boją, że RR Projekt to jest stara drużyna, która jest bardzo doświadczona i fakt jest faktem, ja oglądałem prawie całą pierwszą połowę, że może to doświadczenie wzięło górę. No akurat ta pierwsza połowa wyjątkowo nie wyszła zespołowi Kup Telefon, natomiast wyjątkowo wyszła drużynie RR Projekt. Podobał mi się tam Kuba Stępalski, który trzymał tyły i potrafił tą piłkę bardzo szybko wyprowadzić do przodu. Nie bał się uderzyć z dystansu i te pierwsze chyba dwie czy trzy bramki padły właśnie po takich uderzeniach, gdzie albo gdzieś ta piłka po strzale z daleka wpadła od razu do siatki, albo po odbiciu bramkarza ktoś dobijał. No bardzo mądrze to RR Projekt rozegrał i prowadząc do przerwy 5-0, mimo że drugą połowę przegrał, nie pozwolił sobie wydrzeć zwycięstwa, co ich na pewno cieszy, bo teraz ciebie spytam, chyba dość dawno RR Projekt nie wygrał w Redboxie.
troszeczkę czasu minęło, prawda? Także niech te trzy punkty będą takim promykiem nadziei na lepsze czasy i najlepsze wyniki. Natomiast graczom kup telefon, na pewno nie mają się co martwić, bo no, tak jak pierwsza połowa wyszła RR Projekt w meczu z nimi, no to raczej chyba do końca sezonu nikomu tak aż tak nie będzie wychodziło, że każdy strzał praktycznie będzie się kończył w bramce. Lider Śląska to Wice 9 w trzech meczach, Finimondo Orzapak po 7 punktów, 6 mają J-Commerce, wspomniany kup telefon, Norma ZS1, wyzwolenie po 4. Na razie bez punktu Gewko, które nie grało w zeszłym tygodniu. No zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Odbija się od na RR Projekt i Sports Pub. I zobaczymy, jak te Yeti Hill z Murdzakiem w składzie będzie się dalej prezentować. Druga liga, grupa B. Sigma Dara 13. Sigma strasznie chciała ten mecz wygrać, żeby się przełamać, no bo ten początek sezonu, no nie po ich myśli, w dwóch meczach jeden punkt. Natomiast 13 wygrała ten bardzo wyrównany mecz 2-1. Bardzo dobry mecz Wojciecha Wybrańca, który na całym boisku harował za dwóch, szczelił zwycięską bramkę. No 13 po porażce z Zakładami Mięsnymi w pierwszym meczu odbiła się, wygrała i chyba będzie szła tylko w górę tabeli. No tak na to wygląda, to jest zespół takich walczaków, oni dość ostro walczą, ale to nie znaczy, że nie fair, że jakoś tam specjalnie kopią po nogach. Kopią w piłkę i to całkiem nieźle i jakoś nie bardzo mnie zdziwił ten wynik. Aczkolwiek dziwi mi słaba forma Sigmy, bo tak żeśmy ostatnio wspominali, że ktoś nie sparuje, nie gra, to tyle ile sparuje Sigma, to chyba żaden inny zespół. I tak ten kapitan bardzo poważnie do tego podchodzi. Myślałem, przyglądając się przygotowaniom do sezonu, że ten zespół od początku zaskoczy i raczej to on będzie uciekał rywalom niż... A wychodzi na to, że on goni czołówkę. Goni na razie z mizernym skutkiem, bo... No na razie nie goni, stoi w miejscu. No tak jak mówię, z mizernym skutkiem, bo tych punktów brakuje. No nie wiem, co się tam dzieje w tym zespole, bo organizacyjnie zespół wygląda naprawdę przednio, natomiast ta forma na boisku niekoniecznie. Srebrna Długa Chorzów dwa mecze rozegrała w zeszłym tygodniu, oba zakończone wynikiem 5-4. I tak najpierw wygrali z Katolami, odwrócili obraz meczu, bo 4-2 już Katole prowadziły w 32 minucie. Natomiast końcówka dla Srebrnej, wygrana 5-4. Drugi mecz dwa dni później w czwartek przegrała z Zakładami Mięsnymi właśnie też 5-4, aczkolwiek tam już przegrywali 5-1 do przerwy. No druga połowa świetna w wykonaniu Srebrnej, Kapuściński. Michał Kapuściński w 43 dał nowy kontakt, było jeszcze 7 minut do końca, można było powalczyć o remis, no ale ten lider Zakłady Mięsne utrzymało to prowadzenie. No, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Tutaj taki idealny właśnie dowód na to debiutanta, który raz wygrał minimalnie po bardzo wyrównanym meczu i raz po naprawdę wyrównanym meczu, chociaż pierwsza połowa tego nie zwiastowała. No, przegrał jedną bramką, raz na dwozie, raz pod wozem. Widać jakiś kapitał w tej drużynie i jakąś tam sensowną robotę. Przypomnę, że w zeszłym roku ten zespół troszeczkę się inaczej nazywał. Rozmawiałem z jednym z graczy i mówi, że poukładali to sobie. Zrobili czystkę w zespole i teraz są kolektywem. Co przekłada się na wyniki, bo w zeszłym roku jakoś chyba gorzej wyglądała ta gra tego zespołu. Tutaj zwycięstwo z Katolami. Myślę, że w Katolach odbija się brak Łukasza. On jakąś kontuzję znowu złapał i nawet jak gra, to tak troszeczkę na pogwizdka jego kolano się odzywa, a to jest duże osłabienie. No natomiast Zakłady Mięsne, myśmy przed sezonem mówili, że będziemy się przyglądać, bo oni przyszli tutaj jakoby się sprawdzić na tle innych zespołów w innej lidze, bo jakąś gdzieś tam już wygrali. Nie bardzo mi się podoba ten zespół, ja mówiłem chyba tydzień temu, że taka mieszanka doświadczenia z młodością. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, no i po kilku spotkaniach lider tabeli i z wielką jakąś taką ciekawością będę zaglądał, co się tu dzieje. Katole rozegrały poza tym przegranym meczem ze Srebrną też inny mecz, drugi mecz w tym poprzednim tygodniu i ich rywalem był zespół IBM-ers, czyli zawodnicy z firmy IBM. Wygrali ten mecz 7-4. Kamil Wieczorek zastąpił Woźniaka w strzelaniu goli i strzelił ich 5. Katole wygrały. Ciągle liczą się tutaj w walce o czołówkę. Natomiast właśnie ten debiutant IBM to był ich drugi mecz. Pierwszy mecz rozegrali z SN Progress. Tam nieźle grali do połowy.
W drugiej połowie jednak SM Progress napędził Dawid Dulny, strzelił 2 gole. Całość zwieńczył Maciek Kisler, wygrali łącznie 5-0. Natomiast właśnie z tymi Katolami już wyglądało dobrze. Bartosz Miły bardzo się wyróżnił. Tutaj kolega sędzia wspomniał, najlepszy zdecydowanie zawodnik właśnie IBM-u. No, jest lepiej, bo było z SM Progress było dobrze tylko przez połówkę. Z Katolami było nieźle przez cały mecz. Co prawda porażka 7-3, no ale to są pierwsze mecze w Redboxie. Nie da się od razu wygrywać, nie od razu Rzym zbudowano. Mają potencjał zawodnicy IBM-u. Ja akurat ich jeszcze nie oglądałem, obejrzę w tym tygodniu, mam nadzieję po tym, co ty mówiłeś, co słyszałem, co widzę na papierze i gdzieś tam po suchych wynikach, no to początek ciężki, ale ja tu tak troszkę dla pociechy powiem, że nie takie zespoły sobie na początku nie radziły w Redboxie, bo to po raz kolejny Enty, to powtarzamy, nie jest tutaj łatwo, bo to nie jest Orli gdzieś odosobniony w ciszy, spokoju, tu jest troszeczkę, jak my to zawsze nazywamy, afery i trzeba gdzieś tam poznać tą właśnie taką atmosferę tutaj grania, przyzwyczaić się do tego, że bardzo dużo ludzi podgląda, ocenia od razu, także spokojnie panowie, z pewnością na punkty też przyjdzie czas. Materiał jest. No ten SN Progress to troszeczkę historia podobna do RRP, chyba najstarsi górale nie pamiętają, kiedy ostatni raz ta drużyna wygrała w lidze, no bo grała w zeszłym sezonie w pierwszej lidze, a tam no, o punkty było bardzo ciężko, spadek. No to zwycięstwo jest jakiś tam krok w dobrym kierunku, pamiętamy te permanentne problemy Dawida ze zebraniem składu. No teraz jakoś to wygląda, pytanie czy do końca sezonu tak będzie wyglądać. No, proponuję nie zapeszać i zostawić to tak jak jest, bo na razie to wygląda, a czy będzie wyglądać to... Miejmy nadzieję, że już nie powtórzą się problemy SN Progress z poprzednich lat. SC Silesia, FC Chupacabra 4-0, 2-0, 2-0, dwie połówki zakończone właśnie takimi wynikami. No Silesia fajnie zaczęli coraz, od pierwszego meczu, w pierwszym meczu bardzo fajnie zagrali, teraz z meczu na mecz coraz gorzej to wygląda. No i wykorzystała to Chupacabra, która no na pewno będzie tu walczyć o powrót, zresztą chyba tylko i wyłącznie powrót do pierwszej ligi interesuje Gumana. A co z tą Silesią? No... Już takie pierwsze śliwki robaczywki miały być coraz lepiej, a jest coraz gorzej. No. Ja nie wiem, czy jest coraz gorzej. Przeciwnicy są coraz ciężsi, bo tak jak wspomniałeś, ich ostatni przeciwnik walczy o pierwszą ligę, walczy skutecznie i też poprawił swoją grę, bo do tej pory strasznie chimerycznie, troszeczkę chyba im się głowy zakotowały, oni siebie już widzieli w pierwszej lidze, a co się okazuje, że nawet w tej drugiej lidze też trzeba, żeby awansować, to trzeba powalczyć, a nie przychodzić na mecze i tak sobie myśleć, że wszyscy się położą przed kiedyś pomarańczowymi, a teraz bodajże niebieskimi. No zobaczymy, jak te Gumany ten sezon zwieńczą. Na razie to wygląda dobrze. Tak jak bardzo dobrze wygląda gra Marmozety, MPFC pokonało Czerwone Byki. To jest taka dla mnie osobiście dosyć spora mimo wszystko niespodzianka, nie ujmując oczywiście nic Marmozecie, no ale wiadomo, jakie te poprzednie sezony były. Były fajne mecze, natomiast na długości, całej długości sezonu Marmozeta no, nie wytrzymywała tego ciśnienia. Kończyłam sezon, tak jak mówię, mając naprawdę kilka fajnych wyników w zanadrzu, ale kończyła w środku tabeli albo jeszcze niżej. Natomiast teraz chyba te wszystkie złe omeny opuściły tą drużynę. Wygrały naprawdę ciężki mecz, wygrać z Bykami 3-0 to jest coś. I teraz pytanie, czy to jest niespodzianka. No wszystko zaczęło się od prowadzenia po bramce Żółtowskiego, no ale kluczową sprawę rozegrał między sobą Krzysztof Szymała. Najpierw w 30 minucie przymierzył z wolnego, w 32 uprzedził interweniującego Wojciecha Kostorza główką, wyprzedził go, strzelił na 3-0, no kapitan zrobił swoje. No i kurczę, może ta Marmozeta jednak. Ja tu patrzę i tu zobaczcie, jaki tu jest ścisk w tabeli. Tu jest, praktycznie mają drużyny po 2-3 mecze rozegrane i żaden nie ma kompletu, przepraszam. Na zdrowie. Nie będziemy jesień, wycinać. Jesień idzie, żaden z nich nie ma kompletu punktów. No i ja bym to tak zostawił, bo lider 3 mecze 7 punktów, wicelider 3 mecze 7 punktów, trzecie miejsce 3 mecze 7 punktów. No takie niespodzianki i minus Czerwone Byki, które zapowiadały ekspresowy powrót do pierwszej ligi. 4 mecze, raptem 5 punktów, także tam coś jest nie halo w tej drużynie. No a na koniec tylko powiem, że doszlusowała 12 drużyna do tej grupy.
Oni na razie meczów nie mają. Pierwszy zaczną w poniedziałek, Kosmiks FC, stały bywalec Red Boxu. Zaczęły się studia, chłopcy się zgadali. Tak, wreszcie wrócili ze świata, bo to teraz już się nie mówi z polskich wojarzy, tylko gdzieś tam ze świata. No ja dzisiaj wieczorem dopiero będę z nimi rozmawiał, ale grają i cieszy mnie to bardzo. Zwłaszcza, że jeżeli jest parzysta ilość drużyn, to wszystko jest jasne, przejrzyste. No i cóż, życzymy udanego rozpoczęcia sezonu. Tak, tylko jeszcze kończąc wątek Marmozety, Szymała załatwił mecz z Bykami, Masiewicz załatwił mecz pierwszy w sezonie z SC Silesia. Ci liderzy i weterani Red Boxu, bo oni od pierwszego sezonu grają, ciągle są w formie i ciągle pchają tą swoją drużynę do przodu. Szóstka tygodnia, gdyż tabelę, tak jak mówię, spłaszczona strasznie. Michał Bednarz z Normy, no ten bohater tej czteroosobowej Normy, przegranej, ale jednak bardzo w niewielkim wyniku ze Śląskiem. Wojciech Wybraniec z Trzynastki, który tutaj fajny mecz naprawdę rozegrał z Sigmą. Marcin Bożek z Węglosmyka, jeden z tych głównych autorów tego powrotu do meczu z Adam Morzak, no ten transfer, może to będzie taki Czesław Mika tego sezonu dla Yeti Hilta, jak Tylko pozycja nie ta, tak, czy pan Czesław był dla ZS1. No i Adrian Bońkowski, ostatnie miejsce, wreszcie wygrywa mecz, w głównej mierze właśnie dzięki niemu. No to wreszcie ta, jak tydzień temu, ta piątka w polu była taka bardzo ofensywna, praktycznie sami ofensywni zawodnicy. Tym razem troszeczkę bardziej defensywni, bo i Wybraniec, i Bożek, i Socha też trochę z tyłu gra, także nawet Bońkowski wraca do tyłu. Także mamy taką troszeczkę bardziej nastawioną na defensywę. Nie tylko ci, co najwięcej strzelali, ale wszyscy. Aczkolwiek myślę, czy całej Normy, czy całej tej czwórki, która bardzo dzielnie sobie radziła w meczu, bądź co bądź liderem tabeli, czy im się nie należała w całości miejsce w piątce kolejki. No ale zobaczymy, może w kolejnych meczach też się pokażą z dobrej strony i jeszcze tutaj trafią. Żeby nie grali tylko w czterech. No, dobrze by było. To w takim razie dziękujemy, to był kolejny odcinek Cafe Redbox. No miejmy nadzieję, że już za tydzień będą jakieś skróty, będzie to troszeczkę bardziej ciekawe i efektowne. Bo efektowne, no na razie to musicie nasze oględzenia tylko słuchać. Adam Kominan, Jerostropol, do zobaczenia.